Witamy w kolejnym odcinku z Bułgarii. Plovdiv nie znajduje się na top listach miejsc do odwiedzania, a powinien. Po Sofii jest to drugie z największych miast Bułgarii. Wjeżdżając do miasta, wydaje się, że nie ma tu nic ciekawego. Pełno bloków z poprzedniej epoki, często w opłakanym stanie. A jednak Plovdiv ma ciekawą historię i naprawdę dużo można tu zobaczyć. Zachowały się tu zabytki z różnych okresów, niektóre w bardzo dobrym stanie. Cały czas trwają tu prace archeologiczne. Są dowody, że pierwsza osada była tu co najmniej 6000 lat temu. Jest to nie tylko najstarsze miasto Bułgarii, ale jedno z 5 najstarszych miast Europy. Okazuje się, że nawet brzydkie miasto potrafi być ładne. Plovdiv to jedno z większych miast Bułgarii, no i nie jest za bardzo ciekawe. No takie postkomunistyczne blokowiska, niektóre w opłakanym stanie. Ale słuchajcie, jest tutaj stara dzielnica, która jest przepiękna, po prostu przepiękna. Za chwilkę pokażę Wam zdjęcia stąd. Troszkę filmów, ale jest tutaj ciągle pod górę i w dół i idzie się takimi kamienistymi chodnikami, więc trochę niebezpiecznie na nagrywanie, bo można się zabić. Potknęłam się parę razy i stwierdziłam, że lepiej nie będę nagrywać, tylko przystanę, zrobię zdjęcia i Wam pokażę po prostu już w całości wszystko. Charakterystyczna zabudowa związana jest z podatkami. Gdy budowano te domy, podatek od gruntu był bardzo drogi i liczony był od tego, ile zajmuje powierzchnia domu u podstawy. Nikogo nie obchodziło, ile jest tam wyżej. Stąd też właśnie taka charakterystyczna zabudowa i powiększano sobie metraż na kolejnych piętrach. Dopiero za drugim razem udało nam się znaleźć drogę na ten punkt widokowy, a naprawdę warto. Gąszcz uliczek w tej starożytnej części miasta, no można się pogubić i nie znaleźć, ale warto, naprawdę warto tutaj przyjść. Dzisiaj po prostu jest niedziela i bardzo dużo ludzi, my szliśmy tam, gdzie wszyscy ludzie, no i doszliśmy. I to nie wszystkie atrakcje Plovdiv. Nastawiając nawigację, trzeba wpisać Ancient City, czyli starożytne miasto, bo oprócz tego to jest jeszcze stare miasto, gdzie znajdziemy antyczny stadion i odrestaurowaną starówkę z późniejszej epoki. Nader rzadko udaje się połączyć nowoczesność ze starą architekturą, ale tutaj w Plovdiv udało się to doskonale, naprawdę z gustem, bardzo jestem pod wrażeniem. Fragmenty stadionu, to jest końcowa część stadionu, którą oglądamy, to jest naprawdę niewielka część. Stadion miał aż 240 metrów długości i mieścił 30 tysięcy widzów. Tutaj na dole znajduje się trójwymiarowe kino. Jest to kino, w którym pokazuje się rekonstrukcję całego tego kompleksu. Więc jeśli macie ochotę i możliwości, to na pewno warto tutaj wejść. Thank you.
Nie wiem, jak my to robimy, ale zawsze potrafimy znaleźć jakiś cichy zakątek, nawet jak jesteśmy w dużym mieście. Teraz, będąc w Plovdiv, znaleźliśmy tutaj taki fajny kawałek. Zachód słońca. Już momencik, obracam się. Pomiędzy stawami rybnymi a polem rzepaku. Taki mały skrawek dla nas. I zaraz jak żeśmy się rozbili, to przyszedł do nas właściciel. No i tak myśleliśmy, że może przyjdzie nam coś tu powiedzieć, że nie powinniśmy tu być. A on przyszedł nam pogratulować, że takie super auto i w ogóle fantastycznie, i czy nie chcemy sobie ryby połowić w jego jeziorze. Hej, hej, a tam dyskoteka dla żabek. Lubicie herbatę rumiankową? Komu, bo idę do domu. Pachnie obłędnie. Zawsze jak jesteśmy w miejscu, gdzie grunt jest jakiś taki dziwny, wysoka trawa albo jakieś w ogóle takie dziwne rzeczy, to rozkładamy sobie dywanik. Kupiliśmy w Lidlu. Przefantastyczna rzecz. Taka automatka świetnie się sprawdza. Potrzebujesz mnie. Już lecę. Pędzę. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Jeśli Wam się podobało, być może chcecie wesprzeć nasz kanał i zostać naszym patronem, jak to zrobić, znajdziecie w opisie. Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze, lajki i udostępnienia. Mamy nadzieję do zobaczenia ponownie w kolejnych odcinkach z Bułgarii. Jak widać, woda służy do różnych rzeczy. Można sobie buty poczyścić. Ktoś uprzejmie zostawił pudełeczka na dole i pieski też mogą sobie napić się wody.